Halo, witam państwa, ja jestem Pomidor, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję z Zagrajmy w 40 Wings na PlayStation 1. Ogólnie to, jak widzicie, troszeczkę kadry się zmienił, jeżeli chodzi o kamerkę, dlatego nie mówię teraz tak na wprost, tylko bardziej mówię sobie z boku. No i cóż, ostatnia sesja była dosyć dawno temu. Skończyliśmy sobie na tym, że przeszliśmy świat kiblowy, jakkolwiek to brzmi. No i co? Przeszliśmy sobie świat kiblowy, żeśmy zaliczyli co trzeba. O! Tak jest. Dobra. Przeszliśmy sobie świat kiblowy, zaliczyliśmy sobie oczywiście bosika. No i teraz przyszedł czas na zmierzenie się z trzecim światem z sześciu. Czyli jesteśmy już w połowie gry. No i przechodzimy sobie teraz świat kosmiczny. Zaczynając od standardowo wyścigu, bo w drugim świecie chyba to samo zrobiliśmy, że najpierw żeśmy zrobili wyścig, a potem poziomy. O ile dobrze pamiętam. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Dobra. Jestem teraz oczywiście tak powiększony. Szybka synchronizacja. Dół, góra, 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 dół, góra. I możemy lecieć z koksem. Zobaczmy, co tu ciekawego będzie się działo. Będziemy musieli się przygotować na ten oto wyścig pełen wrażeń. Jedziemy z koksem. Mamy tutaj, kurde, naszego ufoluda, który z nami będzie sobie tutaj pogrywał. Mam nadzieję, że jakiś skrót uda mi się przypadkowo odkryć. Bardzo bym się cieszył. O, mamy extra life. Bardzo fajnie. Przyda nam się na poziomy. Ogólnie powiem wam, że graficznie ten poziom wygląda całkiem ok. Myślę, że jest on bardzo fajnie zrobiony i szczerze to wielkie szapoba dla twórców. O, i przypadkowo odkryłem sobie skrócik, więc elegancko żeśmy wyprzedzili już tego kosmitę, tak więc niech on tam spierdala. Niech spierdala na drzewo prostować banany. No. Cieszę się bardzo, że na nowo nagrywam tego 40 Wings, w sensie na nowo, no, że nagrywam kolejną sesję, bo uważam, że jest to naprawdę seria, którą chcę nie tyle co skończyć, co po prostu jest warta uwagi, warta zrobienia. Tak więc nie ma to tamto. O kurde, dogonił mnie śmieć. Ale jaka fajna muzyka, kurde. Weźcie się wsłuchajcie w ten soundtrack. Minuta 21 i 200 sekundy. Elegancko. O, i żeśmy rekord przy okazji pobili. Nice one. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Sorki, że ja się tak mówię, nie odzywałem, ale byłem skupiony też trochę na soundtracku, jak i na samym sobie poziomie i muszę przyznać, że sam sobie poziom jest elegancki. No i dobra, mamy już jeden z pierwszych poziomów zrobiony. Tam nie wiem, ile dokładnie poziomów. Nie, jakie nie wiem. Trzy poziomy są przecież i boss, tak więc można byłoby zapisać w sumie. Okej. 14 na 40 zębów. Nie zębów, tylko Dream Keyów. Jezu, nie Dream Keyów, tylko Jezu, Wingsów, Jezus Maria. Ale ja się zakręciłem, dobra. Tak więc tu będziemy mieli już wyścig za sobą zrobiony. Tak więc teraz sobie wybierzmy poziom, od którego zaczniemy. Szczerze powiedziawszy, świata kosmicznego nie pamiętam. Wiem, że to był chyba ostatni świat, jaki kiedykolwiek robiłem w 40 Wingsach. Później oczywiście, wiadomo, no, zapomniałem. Znaczy, może nie to, że zapomniałem o gierce, ale po prostu, no, była na tyle później trudna ta gra, że, no, nie stoczyłem walki z ostatnim bossem, ani nie przeszedłem dalej, tak więc tu mamy pierwszy poziom. Nie, przepraszam. Tutaj mamy tego.
to będziemy mieli wyjście, więc teraz odwróćmy sobie kamerę i szukajmy pierwszego poziomu. Pierwszy poziom chyba tutaj gdzieś będzie, co nie? Nie, tu jest boss. Tu jest boss. Gdzie jest ten pierwszy poziom? Bo powinien być jeszcze jeden poziom. Okej. To mamy dwa Wings do uratowania. Moglibyśmy od tego poziomu zacząć, tylko jak on się jeszcze raz nazywa? Lunar Mice... coś tam, kurde, tego ostatniego nie przeczytałem. No dobra, no to co? Wskakujemy i robimy poziom, nie? Zobaczymy, co nas, na nas będzie tutaj czekać. Może będziemy miło zaskoczeni, kto wie. Ogólnie mam mały plan co do tej serii. Lunar Mice Meteorite. Aha, czyli coś z meteorytem. Kurde, przyznam, że nawet fajny soundtrack się tutaj nam odpalił. Ale dobra, mam mały pomysł co do tej serii, ale o nim to opowiem za niedługo, tylko najpierw skupmy się na tym poziomie, bo chyba to jest poziom, który mniej więcej pamiętam jeszcze za dzieciaka. Bo, no wiadomo, tutaj doszedłem i tak dalej, ale kurczę... Co tutaj musimy zrobić? Aha. Okej. A, jesteśmy teraz Megamenką. Nie bardzo jakby rozumiem, na czym teraz to ma polegać. Chyba, że... Tutaj pójdziemy. Tak, dokładnie. A, widzicie? Nie bez powodu tutaj jest ta platforma, żeby pójść. Kurczę pieczone, ja przez chwilę myślałem, że ten, że ja muszę przesunąć tą megamenką, megawomanką. Mega Sistermanką. Nie, ale co do tego poziomu, to tu faktycznie pamiętam, że przechodziłem ten poziom. Niestety nie pamiętam jakichś wspomnień z tego poziomem, z tym poziomem, ponieważ... No nie pamiętam, nie pamiętam, czy ja miałem jakieś takie w sumie problemy na zasadzie takiej, że no nie wiem, nie mogłem tego poziomu przejść z jakiegoś powodu. Chyba tylko tutaj 100% nie zrobiłem, bo gdzieś tam jednego Wingsa zapomniałem. Tu faktycznie mogło tak się zdarzyć. Dobra, mamy 10 kół zębatych elegancko, tak więc możemy iść dalej. Graficznie, soundtrackowo ten poziom się naprawdę bardzo ładnie prezentuje, tak więc nie ma tutaj na co oczywiście narzekać. Myślę, że tutaj wszyscy się wspólnie zgodzimy, że jest to poziom, który naprawdę bardzo fajnie soundtrackowo brzmi i wygląda w ogóle graficznie. Zresztą wiecie, to też ma dużo do siebie to, że ja robię ten Let's Play z emulatora, nie? Duckstation, więc tutaj jakby rozdziałka jest bardzo mocno podbita. O, mamy Dream Kia. Elegancko. Tu w ogóle to czerwone, po czym my teraz chodzimy, mi się tak strasznie z Gexem kojarzy. Z taką właśnie czerwoną taką ścieżką, gdzie tam na samym końcu był srebrny pilot w Scream TV. Myślę, że niektórzy będą pamiętali, ci co oczywiście grali w Gexa 2. Albo w Gexa 3D, w wersji europejskiej, bo tak się w wersji europejskiej nazywa. No i co, teleportujemy się i robimy następną sekcję. Dajcie w ogóle koniecznie znać, czy wam się ta perspektywa kamerki podoba, bo ja jestem po prostu ciekaw. Wiem, że niektórzy mogą z was powiedzieć, że to wszystko ode mnie zależy, ale... lubię też waszej opinii trochę posłuchać. Dobra. I co tutaj mamy teraz? Nie bardzo wiem, co my możemy teraz tutaj zrobić, tak szczerze. A? Leci rakietka. Aha! Możemy taki podstęp trochę zrobić.
Jezu, ale te ufoludy, jak one wyglądają. W sensie graficznie ładnie wyglądają. Ich model ładnie wygląda, ale kurczę pieczone. Dara, jesteśmy dalej. Taki trochę... Nie wiem, czy to dobrego określenia tutaj użyję, ale trochę taki soundtrack, taki techno, taki lekki. Taki... Powolutki, tak wiecie, na początku spokojnie się zaczyna, później się tak powoli zaczyna rozkręcać, nie? To jest bardzo fajne, ja coś takiego bardzo w grach wideo lubię, nie? No i co, teraz będziemy się skupiali na 40 Wings, bo chcę jeszcze w wakacje skończyć w lato tę serię. Zacząłem w lato, więc chcę w lato skończyć. Oczywiście, że tak. I mój plan jest taki, że prawdopodobnie następny odcinek to już będzie sesja nagraniowa, ponieważ trochę chcę przyspieszyć z tym 40 Wings, dlatego być może będzie coś takiego, że czwarty świat. Poczekajcie, tylko tutaj urżnę tych ufoludów. Może być coś takiego, że czwarty świat zrobimy sobie jako sesja nagraniowa, przez co świat będzie zrobiony w jednym odcinku, ale wy dostaniecie jako premierkę ten odcinek, czyli coś a la taki long play o let's play. Nie lubię czegoś takiego robić, nie lubię tak mieszać, ale z drugiej strony, jeżeli mam to wszystko skończyć w lato i z tym wszystkim się wyrobić i przy okazji nowe serie zacząć, to jest trochę wskazane teraz, tak więc no muszę wybrać, a nie chcę jakby tej serii kończyć na live'ach, bo w końcu zacząłem ją na odcinkach, to chcę ją na odcinkach skończyć, prawda? Dobra, mamy tutaj koła zębata ogarnięte, więc możemy sobie stąd iść. I idziemy do tej bramy, dokładnie tak. I będziemy poszukiwali kolejnych Dream Keyów. Podejrzewam, że ta brama się nam odblokuje, jak tutaj pokonamy tych robocików. Tak jest, brama się nam odblokowała elegancko. Te w ogóle monitory mi się też podobają strasznie. Te właśnie, o tutaj. One mi się też kojarzą z Gexem 2, tylko że nie z Scream TV, tylko z Rezopolis. I też z Gexem 1, bo w Gexie 1 też był taki przecież... było przecież Rezopolis, tak więc... Nie jest to żadne kłamstwo. A brutalna prawda. Nie no, powiem wam szczerze, że kurde, dosyć szybko nam idzie ten poziom, bo tu już mamy kurde ponad połowę poziomu zrobioną. Patrząc pod względem kół zębaty w tych koksów, jak to Bio lubił mówić. Pozdrawiam cię serdecznie, Dawid. Swoją drogą, wiem, że to robiłem tylko na społeczności, ale zachęcam do wbicia na kanał Bio, bo Bio teraz trochę przeszedł z kontentu let's playowego na kontent treningowy. To jest tak zwane hehe trenuj z Bio. I polecam wam obczaić, bo naprawdę kurde... Szykuje się tam nowy kurde epic cheat meal, kurde nasz. Polski. Taki następca Epic Cheat Meala, tylko z tą różnicą, że no Bio niestety lub stety no nie je nic na czas, tak więc no, wiecie o co chodzi. Tak se trochę śmieszkuje, nie? Dobra. Tutaj mamy... Tu mamy w zasadzie rakietę. Okej. Okay. Tu mamy rakietkę i tu mamy wyjście chyba, tak? Nie, to nie jest chyba wyjście z poziomu, bo tu przecież mamy jeszcze Dream Key do zebrania. No dokładnie, kurde. Spróbowalibyście, żeby to było wyjście z poziomu. Ale mamy Dream Key'a. Jeszcze tylko dwa musimy zebrać. Pytanie, gdzie są te dwa? Mam nadzieję, że nie będą gdzieś w poprzednich sekcjach, bo ja się troszeczkę zachlastuję. Zachlaszczę się, jeżeli okaże się, że to było w poprzednich tych tam sekwencjach. Dobra, coś żeśmy odblokowali. Elegancko. Zostałeś tutaj zabity, gościu. I nic szczególnego tutaj nie mamy. Okej. A tu się nam nie chce nic odblokować, kurczę. I teraz jest problem, bo jak nie tu, to gdzie mamy teraz iść? Tu potrzebujemy power-upu, tylko kurde, no. Najgorsze jest to, że nie mamy... A, tu coś jest. Um.
Podejrzewam, że gdybym na tym stanął, to bym się oparzył, dlatego że to jest prawdopodobnie gorące jak nóż rozgrzany do iluś tam stopni wiadomo czego. A nie, dobra, tutaj się nam jeszcze odblokowało. A, widzicie, kurde. O nie. Dobra, jesteśmy księżniczką. Gdybyśmy grali tutaj bratem, czyli Rafem, to byśmy byli tym pajacem. Coś jak Fargus z Pandemonium. Kurde, lubię bardzo Fargusa z Pandemonium. Jest to, wbrew pozorom, moja ulubiona postać. Dobra, platforma sobie pojechała, a... Nie wiem, my mamy tak se o? Tak o bez platformy iść? Dobra, wraca do nas. A przedłużyliśmy sobie gwiazdeczkę. Dobrze. Teraz zetki trzeba będzie pozbierać, bo się nam przydadzą. Kurde, kamera się tak odwróciła, jakby zaraz miało nas coś gonić, co najmniej. O. Ufok, kurde, padł kolejny. I mamy Dreamkeya trzeciego. Trzeci Dreamkey. Elegancko. Kurde. Tumble jako księżniczka to sobie daje radę, kurcze pieczone. Silna jest, nawet kurde silniejsza niż w swojej normalnej formie. Co jest oczywiście, nie powinno być dla nikogo zdziwieniem. O, i padł. Teraz jest problem, bo tu u góry jest Dreamkey. A wydaje mi się, że gdybym miał tego power-upa, to udałoby mi się w miarę tam doskoczyć. Okej, jestem z powrotem. Musiałem na chwileczkę zapauzować, ale już jest wszystko w porządku. Nie trać księżyców ani zetek, bo to jest ważne. Teraz pytanie, co się stanie, jeżeli my tu pójdziemy na przykład? Lipa. Tam mamy Wingsa. A pamiętajmy, że tutaj musimy dwa Wingsy zdobyć. Więc pójdźmy może na razie tutaj. A, 40 koksów potrzebujemy. Jakich koksów? Tych. Kół zębatych. Chociaż gra to przedstawia jako koksy, ale ja to wolę na to mówić koła zębate, bo... No wygląda to jak koło zębate, więc prawdopodobnie, no... Co to może być innego jak nie koło zębate? Podejrzewam, że te 40 kół zębatych to otworzy nam właśnie ten... drogę do... Boże, nie Wingsa, tylko do tego Dreamkeya. Tak, dopiero mamy pierwszego Wingsa uratowanego, tak więc tutaj zdobędziemy ostatniego tego Dreamkeya i potem będziemy mieli tego Wingsa i koniec poziomu, tak więc ten poziom nam całkiem sprawnie pójdzie. Patrząc na to, co tutaj teraz robimy. A nie! Tu mamy ostatniego Wingsa! Ej, ja tu jeszcze nie chcę z tego poziomu wychodzić. Dobra, to my stąd idziemy teraz. Cofamy się. Zjeżdżamy w dół. To nie tutaj. Absolutnie tutaj. To nie tutaj. Żeśmy nie w tą stronę żeśmy poszli. Aha, only boys can access this area, czyli tylko mogą chłopcy wchodzić do tej... do tego pomieszczenia. Czyli nie pozostaje nam nic innego jak cofnięcie się, by zdobyć tamten power up na nowo. Myślałem, że jakoś tam dobiegnę, że będę miał jakieś klatki nietykalności, ale się okazało, że jednak nie mamy klatek nietykalności, tak więc dupa. Dobra, no to zróbmy teraz tak. Poczekamy, aż to wróci, weźmiemy ten power up i zdobędziemy Dreamkeya. Tak więc widzę się z wami za chwilę. Bo my inaczej tego nie zdobędziemy, tego Dreamkeya. Tak więc ZW.
Dobra, jestem z wami z powrotem. Teraz tu biegniemy. Czym prędzej, oczywiście, że tak. O! Elegancko. Ostatni Dreamkey. O to właśnie chodziło. Dobra, tutaj nic nie mamy. Tu będzie zablokowane, bo tam przecież tylko chłopcy mogą wchodzić, tak więc... prawdopodobnie to są takie trollowe drzwi, bo podejrzewam, że gdybym grał Rafem, to Rafem byśmy też nie mogli się tutaj dostać, tak więc no wyglądałoby to, jakby to wyglądało, oczywiście, że tak. I elegancko. Zdobyliśmy wszystko, mamy zrobiony poziom na 100%, tak więc elegancko. 4 Dreamkeye, 2 Wingsy, tak więc nic więcej nam nie potrzeba. Okej. Staniemy sobie tutaj. Czyli zostały nam jeszcze tylko 2 poziomy i bosik, bo wyścigu już nie musimy robić, bo żeśmy go zrobili na początku tego odcinka. Tak więc tak jest. No dobra, tak więc teraz poszukujmy pierwszego poziomu, bo warto byłoby pierwszy poziom znaleźć. Nie wiem, czy to tutaj czasem nie jest. Nie, tutaj nie, na pewno nie. Bo tu mamy tak. Tu mamy bosika, z którym będziemy potem dopiero walczyć. Ale gdzie jest w ogóle pierwszy poziom, który powinniśmy zacząć? To jest dobre pytanie. Bo już tu jeden mamy zaliczony. A, tu jest jeszcze zejście w dół. A, widzicie, kurde. A kto by tutaj pomyślał, że to jest zejście w dół? Nie no, ja wiedziałem oczywiście, że to jest zejście w dół, tylko tak was teraz trochę troluję. Dobra. Cosmic Cheese Caves. Czyli co jeszcze raz? Podejdźmy może trochę dalej, żeby się znowu nam pojawił nasz przyjaciel. O Jezu, trzeba chyba kółko zrobić. Kosmiczny ser jaskinia? Albo jaskinia kosmicznego seru? Coś takiego? O Jezu, ale quasi tłumaczenie, ja pierdzielę. Ale wstyd. Dobra, zobaczmy sobie ten poziom, bo to jest przedostatni poziom, nie licząc bossa.